Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala. To informacja o niespodziance, a konkretnie funkcji, o której wspominałem w piątkowym filmie. Niestety okazało się, że jest to bardziej niespodzianka aniżeli funkcja. No ale tutaj jak widzicie mamy niemieckie forum. Używam tutaj tłumacza, więc może nie wszystko być dobrze gramatycznie, ale w skrócie wygląda to tak. Pozdrawiam Was wszystkich, jutro jest wtorek, Dzień Świętego Patryka. Dzień Świętego Patryka to dzień upamiętnienia biskupa irlandzkiego Patryka, uważanego za pierwszego chrześcijańskiego misjonarza w Irlandii. Landii. Tyle historycznych, co ważniejsze. Że Irlandczycy świętują ten dzień z wielkim entuzjazmem. Wszystko jest zielone są koniczynki, krasnoludki, zielone piwo, zielone malarstwo, jest zielone. To dobry powód, aby uwzględnić ten dzień jako dzień akcji w Shakes and Fidget. Dlatego jutro są wszystkie cztery wydarzenia czyli po prostu cztery razy event tylko we wtorek czyli prawdopodobnie wy to oglądacie jakoś w poniedziałek wieczorem, bo ja wtedy wrzucę. Więc tak, jutro we wtorek będzie to 17 marzec Yy, właśnie będą aktywne 4 razy event, czyli po prostu wszystkie eventy jednego dnia yy, 20% promocja na grzybki yy, darmowe piwko w karczmie i to myślę, że jest najbardziej ciekawe dla Was wszystkich, ponieważ yy, będzie można zrobić 3 paski bez wydawania grzyba będzie je można zrobić za darmo yy, tak więc no, to jest dosyć istotne i nowa grafika wydarzenia dla tawerny. Czyli po prostu w karczmie będzie tam jakiś odświeżony wygląd, właśnie z okazji tego święta. Dlatego w Playa Games życzymy Ci dobrego rozpoczęcia tygodnia, miłego dnia Świętego Patryka i pozostań zdrowy i wesoły. Tak więc no, no, nie jest to do końca funkcja, nie jest to też co ja pisałem na karcie społeczności, w ogóle tam na tej karcie społeczności też jest śmiesznie, bo pierwszy post widziało bardzo dużo osób, drugiego postu nie widziało, praktycznie nikt go nie widział, dzisiaj dodałem trzeci, więc tam możecie zerkać, bo tam dodaję właśnie takie newsy z gry i tak dalej, tam też było, że możliwe, że były takie przecieki na forum, że dojdą nowe pakiety. Mianowicie do tego pakietu za 200 zł i za 400 zł, że będą to takie pakiety jak te pierwsze trzy: czyli tam pakiet twierdzy, pakiet z duszami i ten taki podstawowy na pierwszym levelu. Że dojdą właśnie odpowiedniki dla tych droższych pakietów, no ale nie, jest to po prostu takie wydarzenie takie po prostu święto więc no te informacje się nie potwierdziły natomiast się potwierdziło co innego o czym widzicie tutaj info no nie jest to tak jak mówię nowa funkcja nie, nie do końca jak tutaj sobie jeszcze wejdziemy w, tą, w ten wątek który, o którym nagrywałem w piątek to tutaj jak widzimy dodano funkcję tawerna, dzień świętego Patryka wprowadzony jako nowa promocja. Czyli no, teoretycznie możemy się spodziewać, że teraz co roku będzie coś takiego dlatego to się nazywa jako taka nowa funkcja jakby w grze no ale wygląda to tak jak wygląda. Także no to było na tyle. Takie krótkie info. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na Discorda, na którego info o tej aktualizacji już było o wiele wcześniej podane, więc tam polecam po prostu być, bo jak się coś takiego dowiem, to nie, muszę, nie musicie czekać na film. Tylko ja każdego, kto jest na Discordzie, oznaczam i po prostu podaję to info, żebyście mieli. Yy, także no, zapraszam na Discorda, link w opisie. Yy, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje. Trzymajcie się i cześć.